Uczniowie na przygotowanie potraw mieli 2 godziny. Dania przyrządzone przez drużyny, choć zupełnie dowolne, musiały jednak nawiązywać do smaków jesieni. Przewodnim tematem dzisiejszych zmagań naszych uczniów było przede wszystkim smaki jesieni. Uczniowie tak naprawdę wybierali w tym temacie, co chcieli, bo mogli zarówno i zupę wybrać, i danie zasadnicze, i deser. Także różnorodność rzeczywiście widać u nas na stołach, która jest. Uczniowie wykazali się w tym temacie, no uważam, na bardzo wysokim poziomie, bo jest to już któryś raz z rzędu ten konkurs i okazuje się, że nasza młodzież staje na wysokości zadania. Te potrawy stają się coraz to bardziej, powiedziałabym, wykwintne i bardziej, coraz bardziej smaczne. Od polędwiczek wieprzowych z karmelizowanym jabłkiem, pizzę z dynią, po szarlotkę z lodami. Uczniowie przygotowali tak różnorodne i smaczne dania, że jury miało olbrzymi problem z wyborem najlepszych. Przyznam, że poziom jest bardzo, bardzo wysoki. Potrawy bardzo zróżnicowane, aczkolwiek poziom bardzo wysoki. Możemy rzeczywiście poszczycić się zaangażowaniem, umiejętnościami uczniów. Wygrała żeńska drużyna Sandra Prorok i Natalia Gołuch, które przygotowały dynię piżmową faszerowaną kurczakiem, pieczarkami i papryką. W nagrodę dziewczyny otrzymały sprzęt AGD. Drugie miejsce wywalczyli Ida Lis i Jakub Papuga, a trzecie Małgorzata Włodarczyk i Magdalena Rymasz. Konkurs organizowany był już po raz 5.